Cześć, Leszek, z tej strony damski, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z naszego survivalu. Jest godzina 5:10, kiedy nagrywam, więc jeżeli będzie ziewanko i tak dalej, to sorki, ale 5 rano zobowiązuje. Podejrzewam, że wy wakacje o tej godzinie na pewno nie wstajecie. Słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo dużo pracy tutaj. Tak, bo coś tutaj już zaczęliśmy robić. Ja bym sobie może tylko koordynaty jakieś spisała tego miejsca. Jakbym jeszcze miała gdzie? To by było fajnie, ale weźmiemy sobie jakiś zeszyt. Maj, czerwiec, dobra. Zróbmy to tutaj. Mamy koordynaty 81 na 64 standardowo na 4, 6, 1, 5. Dobra. Więc jak się kiedyś zgubimy, to się nie zgubimy. Słuchajcie, bo tak w ogóle myślałam ostatnio. Przed chwilą, w sumie przed chwilą, czy nie zamienić kamerki, w sensie nie zamienić sobie monitorów, bo teraz patrzę na wprost, tutaj tak jak teraz, jakbym sobie podmieniła monitory, patrzyłabym tak. I to nie jest mój lepszy profil przypadkiem, tak jak myślicie. Wtedy bym albo przestawiła kamerkę w lewą stronę, na dół na przykład, albo co? Albo po prostu zrobiła lustrzane odbicie, żeby nie było, że patrzę gdzieś tam w ogóle w koniec ekranu, nie? Także dajcie znać, co myślicie. Jak mam jeszcze dnie rozgrzanego, bo jeszcze z nikim dzisiaj nie rozmawiałam zbyt dużo. W sumie to, o, jakaś lawa tam sobie płynie pięknie. I płonie coś, ale to tylko trawa, więc spoko. Nie rozmawiałam z nikim dzisiaj jeszcze, no bo wiecie, 5 rano, no to z kim miałam rozmawiać, nawet sama ze sobą, nie, do siebie nie powiedziałam żadnego słowa. Nawet nie rozgrzałam głosu, zanim tutaj zaczęłam, kliknęłam sobie ten, jak to się mówi, F9. Tam jest kolejna lawa? Nie, tam jest dynia, dobra. Dobra, koniki, dobra, okej. Ogólnie zamysłu na tę chwilę jeszcze na chałupkę nie mam. Ale myślę, że to przyjdzie z czasem, myślę, że to przyjdzie z czasem. Aha, no to sobie pokopałam. Gdzie są tu moje rzeczy, lol? A, tam. Okej, musimy postawić, myślę, że jakiegoś brzydkiego placka na tę chwilę z kobla, tak żeby łatwiej to było znaleźć. Gdzie jest cobblestone? Tutaj jest cobblestone. Na przykład, o, po prostu. I to się będzie odznaczać, będzie widać. Tylko tak, ja nie mam cobblestone'a. Skąd ja mogę mieć tutaj cobblestone'a w tym momencie? A przecież się wkopałam tutaj, hello. Mam tutaj już rozpoczętą drogę na magazyny i tak dalej. Tutaj mam cobblestone'a, lol, ale ja w ogóle nie myślę. Nie myślę, zupełnie nie myślę. Słuchajcie, ogarnęłam sobie trochę życie. Tak, dosłownie ogarnęłam sobie trochę życie. Mam pewien sposób na to, żeby trochę ogarnąć niektóre sprawy, i tak pomyślałam, tak wstępnie, luźno mówiąc, że moglibyśmy się przerzucić na live z tym, bo mam pewien plan, jak uniknąć problemów związanych z równoczesną pracą i nagrywaniem, znaczy live'owaniem wieczorami. Bo od dłuższego czasu mam taki wieczorny spokój. Nie chcę wygadywać, że. No nie chcę wygadać. Nie chcę zapeszyć. O, może w ten sposób, ale udało mi się znaleźć taki fajny sposób, żeby mieć spokój wieczorem. I w sumie, jakby się seria całkiem spoko rozpoczęła, przyjęła i w ogóle, no to można by było coś pomyśleć. Z tym, że potrzebuję mieć takie, wiecie, no muszę zobaczyć, że jest odzew, tak? Bo nie chciałabym usiąść o 18 tutaj, zaplanować wszystko, a tu cyk, nikogo nie ma na przykład. Bo tak też się może zdarzyć. Także zobaczymy, jaki będzie odzew, no i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Dobrze, idziemy po tego dyrta, idziemy po tego dyrta. Dlaczego chciałabym robić z tego live'y? Słuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo pomocne. To, że wy mi piszecie komentarze i mówicie, że hej, to jest od tego, to się robi do tego, tak jak na przykład z tym koprem, tak? Przykładowo z tym koprem.
Ja te informacje, żeby tego nie zbierać tak namiętnie, powinnam mieć od razu. Ja ją dostałam dopiero jak już zdobyłam ponad stack. Wiem, że są nowe miejsca, gdzie jest taki jeden wielki... To mi wygląda jak jakiś robot czy coś, takie wielkie, wielkie coś. Jak tam pójdę, będę potrzebowała na żywo informacji, co się z tym robi, jak tego uniknąć, czy uciekać, czy nie uciekać i tak dalej. No wiecie, to są nadal nasze itemki, które możemy stracić, jeżeli bez sensu umrę. Tak mi się wydaje. No i z trzeciej strony, tak, zazwyczaj są dwie strony, u mnie są zawsze trzy. Z trzeciej strony zawsze można pogadać, pośmiać się, to jest zawsze inna forma, wiecie, inna forma ekspresji emocji. Ja w tym momencie, no wiecie, jestem taka, jakby jestem sama, nie? Znacie mnie na live'ach, tu idiotka, dosłownie. Także mi się live'y naprawdę podobają. Bardzo mi się podobają, lubię live'ować, ale przez ostatni czas naprawdę nie miałam na to czasu. No dobra, zobaczymy, co napiszecie. Jeżeli będziecie na tak, no to pomyślimy wspólnie razem nad jakimś rozwiązaniem tego. Jeżeli nie będziecie chcieli, no to po prostu nie ma tematu i tyle. No i na przykład takie budowanko jak teraz. Ja bym to mogła zrobić na live. Moglibyśmy sobie razem podirtować, ale dirtuję sama. I teraz zastanawiam się, naprawdę, teraz mam zagwozdkę, o czym wam opowiadać przez te 20 minut czy ileś. A na live samo by to było, bo ktoś by napisał coś głupiego, pośmialibyśmy się z tego, pogadalibyśmy o głupotach, wiecie, rapująca Lodda czy coś. O, Lodda, właśnie miała Lodda wrócić, o Jezu, a ja mi się chcę kichnąć. Ktoś to by się spodziewał takiego obrotu spraw. Dobra, Boże, nie kichnę. Okej, skichałam się jak dzika świnia, mam nadzieję, że to wycięłam, bo jeżeli nie, to przypał bardzo, ale spoko. W sumie nie pierwszy raz robię z siebie idiotę w internecie, więc tak jakby niewiele mnie to boli. O, i porobimy sobie golemy tutaj. Będą sobie chodzić po naszej okolicy, chociaż z dwa, tak żeby broniły naszej okolicy tutaj, bo dlaczego nie? Chrum. Dobra, skopiemy tę warstwę teraz. Nie chciałabym jak najmniej zingerować w ten teren. Zingerować. Chciałabym w ogóle nie ingerować, ale potrzebuję dyrta, więc mam nadzieję, że jak skopę po tej jednej warstwie na górze, to powinno mi styknąć tego dyrtu. No ale to się wszystko okaże dopiero jak załatamy wszystko to, co chcę połatać. Później oczywiście będę tego dyrta kopać, chociaż w sumie może nie będę go kopać. Może zrobimy chałupkę na fundamentach. Dobra, zobaczymy, spokojnie. Znaczy chałupka to będzie tylko taka, wiecie, prowizorka. Znaczy prowizorka, taka prowizorka, że tutaj niby ktoś mieszka i w ogóle zrobimy jakieś tam pierdółki, nie pierdółki. Dach, te sprawy, a tak naprawdę całe magazyny i tak dalej będą w podziemiu. Magazyn, engine i tak dalej. No i wokół będzie oczywiście taka farma, że niby tutaj ktoś mieszka i zwierzątka będą potegowane, że tak... Wiecie, niby taka... O! Jakby to powiedzieć. Taka wiejska chałupka. No, tak można to nazwać. Taka wiejska chałupka. Jedna mała chałupka, trochę jedzenia wokół, trochę zwierzątek. O Jezu, jak... To trzeba będzie zwiedzić. Ja mam jakieś żelazo? Pewnie nie mam. Zaraz mi się kolejna łopata zniszczy. Dobra. Dobra, wiem co teraz zrobię. Będzie głupie, ale... O! Żeby tam przypadkiem nie wpaść. No i po łopacie. Dobra, pamiętam, że to przez górkę. Au. Kiedyś byłam dobra w parkurze. Tam. O, i teraz widać, że to jest tam. A tak to bym chodziła i się zastanawiała, czy to na pewno tam. Z
co, poczekamy na noc? No poczekamy na noc. Jeszcze kilka bloczków można postawić w tym czasie. Okej. Już? Dobra, myślę, że już możemy się położyć. Może to jest konik. Myślałam, że Enderman w wodzie i tak mi coś nie pasowało. Jak Enderman w wodzie może do księgi być, kupić, kupić, kupić. A to nie Enderman. O dobra, trzcinę tutaj mamy. Mamy 12 minut, wow. To nie muszę swojej rozwalać, bo już tutaj jest na miejscu, więc spoczko. O, nie mam opad. Dobra, nie będę tego ręką kopać bez przesady. Będę miała coś innego. O, to jest... Dobra. To jest po prostu piasek. Więc spoko. No. Dobra, potrzebuję tę łopatę, bo mnie wkurza ten gravel. Dobra, to zrobimy od razu dwiema, bo kubla mamy. Łoki! No to teraz lecimy. Lecimy z koksem. A, dobra, rybki. O, wędkę sobie zrobimy, będziemy łowić. Coś tam jest pod spodem. Jakaś... Nie, jakieś po prostu. A może i niekoniecznie? No, bo ja nie mam zbyt dużo powietrza. A, dobra. Chyba nic specjalnego. Jeżeli widzieliście tam coś, co mogłoby nas zainteresować, dajcie znać. Najwyżej to podkopiemy i zobaczymy, co tam jest, ale jeżeli tam nie ma nic ciekawego, to bez sensu tam iść. Tylko marnować czas. Chociaż podejrzewam, że to jest połączone jakoś z tamtym wejściem, więc... Tak się tam dostaniemy kiedyś. Dobra, tego piasku tutaj nie chcę, a się przyda. Przecież będziemy robić szkło. Kolejny flint. O, i ten piasek tutaj zostawię. Ten tutaj. Tutaj sobie może... Jakim... Przepraszam, ale jakim cudem drzewo wyrosło na piasku? Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć? Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć, jakim cudem na piasku urosło drzewo? Czy... Przecież to... Nie. Tak się nie robi. Dobra, tam woda po prostu spływa, dlatego taki dźwięk. Okej. Serio. Dobrze. Dobrze, to się zakopie, tutaj się zakopie, będzie pięknie. Będzie ładnie. Tylko potrzebuję więcej dyrtu, ktoś by mi się przydał do kopania dyrtu. Handel! Jesteście? Okej. Okay. Słuchajcie, cały czas pytacie, co z nim, więc miałam nadzieję, że jak go zawołam, to mi się uda go zawołać, ale niestety. Niestety takie życie. Aha, dobra, czyli to mogę sobie kopać. Okej. Do kopu, kopu, przed siebie. Cześć pani świnko. Piętnaście minutek. A mi się spaca, ale mi się dzisiaj w ogóle głupoty śniły, powiem wam. To takie głupoty. Pani świnka wyjątkowo chce być chyba uderzona dzisiaj. O Jezu, skichała mi się, słuchajcie, i dostałam kataru. Ale życie zbywa. Ja na przykład mam takie... Dobra, to jest dyrt.
To jest po prostu nowa tekstura dyrtu, okej. Okay. Ja mam, słuchajcie, taką przypadłość. Nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy to... Po prostu brakuje mi tam czegoś w organizmie. Ale ja na przykład napiję się piwa, to ja automatycznie dostaję kataru, nie? I od razu mam zatkaną lewą dziurkę albo prawą, urewel, którąkolwiek po prostu mam zatkaną i koniec. Zupełnie jakbym miała katar. Właśnie tylko przez to, że napiłam się jednego piwa. Także stwierdziłam, że muszę zacząć unikać, ale właśnie jest promocja. No i tak nie wiem, czy się nie skuszę. W jednym ze sklepów, w którym robię zakupy, właśnie jest promocja tam 10+10. I nie mówię o Biedronce. Na Biedronkę też mam uczulenie. Słuchajcie, po tylu latach współpracy, w pewnym sensie współpracy z Biedronką, nie, mam po prostu tego sklepu dosyć, ale czasami muszę do niego iść i tak, ej, a to moje. Dobra, nieważne. No, może by się udało całość tym skopać? Tą? Chociaż pewnie nie. Tą lawę też sobie może spróbujemy jakoś pociągnąć. W sensie puścimy ją może z innej góry, na przykład z tej. I ją sobie tak rozlejemy takim. No. Zobaczymy, jak się będzie układać. Bo szkoda, żeby była tak daleko, jak mogłaby być bliżej. I ładnie oświetlać. Może nie tyle, co oświetlać teren, ale ładnie ładnie sobie płynąć i wyglądać. Czy nie doskoczę tutaj? Tak, B. No i widać z oddali, że tutaj mieszkamy. Widać. Tam widać lodowce, świetnie. Tutaj się nadal... Konik pląsa. Taki to pożyje. Dobrze. Mam kobla? Mam. Jeszcze mam. Poproszę. Przerobię wszystko na łopaty. I tyle. 4 łopaty powinny mi już styknąć do końca. Tego dyrta też mam sporo, więc też powinno być ok, ale... czy to jest... to po co mi to w ekwipunku, jak to jest raw chicken? Chicken nuggets with the chicken strips? O Jezu. No, dobra. No. Widzę, że zaczynam popełniać niebotyczne błędy, a to oznacza, że zbliża się czas końca programu dzisiejszego, nie mojego czasu. Spokojnie, ja mam jeszcze ochotę pożyć parę lat. Jestem jeszcze młoda, zbyt młoda i zbyt piękna, żeby umierać. A, tutaj miałam dokończyć. No i tutaj może być, tutaj trzeba jeszcze zatkać, bo się rusza woda. To już trzeba wyciąć. O Jezus. Dobrze, najpierw zajmijmy się, żeby te dziury tutaj połatać. Później podmieniamy tego sandzika, sandacza. Pięknie. No i właśnie, chciałam powiedzieć, że pięknie mi to idzie i postawiłam klocka w złym miejscu. Aha, i to jest... Jezu, jak to szybko idzie. No to jeszcze tego dyrta będę potrzebować sporo. A to nic.
Okay. I to musimy wykopać wszystkie. Czy w ogóle gravel zmienił swoją właściwość? Oprócz tego, że może wypaść z niego flint, może nas zabić jak spadnie? Czy ma jeszcze jakieś inne zastosowanie? Podejrzewam, że nie, ale warto zapytać, bo może przypadkiem wyrzucę bez sensu i dobra, może poczekamy na noc. Mam 5 tyrta, więc no to załatałam dużo. Dobrze, poczekajmy na nockę. Wiem, że mogę spać tylko w nocy. Dlatego czekam na noc. Od teraz też powinnam i spać, ale nie, bo jeszcze się słoneczko nie schowało. No. Dziabaj, dziadziu. Dziabaj. Dziab, dziab. Dajcie mi spać. O. I teraz podchodzi creeper i bum. Nie ma ciebie, nie ma łóżka, nie ma nic. Ale w ogóle jedzenia nie używam. A, dobrze. Zanim ja się tutaj obrobię, to też troszeczkę mnie. Dzień dobry, pani owieczko. Dobrze, że pani jest. Dobra, to możemy ciachać. Tam nam brakuje dosłownie kawałka. Chyba kawałka. Tylko nie zostawię takiej tutaj brzydkiej bryły. Bo to widać, że ruszane. Po prostu to skopiemy całość. Ile to zajmie? Może z minutę i będzie spoko? Później ten teren będzie można fajnie wykorzystać, jak będzie wyrównany. Może jakąś wieżę. O! Zrobimy tutaj wieżę obserwacyjną. I przejście będzie, będzie połączeniem będzie połączone tunelem z domkiem i z magazynami. Takie podziemne przejście, żeby... To będzie fajne, no. Podejrzewam, że 500 tysięcy osób również coś takiego zrobiło, ale to mój pomysł. I teraz prawa autorskie na to nakładam i każdy, kto będzie chciał zrobić wieżę połączoną tunelem do chałupy i do magazynów, będzie mi musiał zapłacić 1000 simoleonów. Niech tak będzie. No, bo ja mam 24 minuty na liczniku, minus jakieś 2, to są 22, dobra, to może chociaż skończmy kopać tego terta tutaj. Zresztą się zajmiemy w kolejnym odcinku. Która jest? 5.30, dobra. 5.33, a ja zobaczyłam 5.53. Takie... O, za oknem się nawet jasno zrobiło, znaczy mam rolety, ale wcześniej za tymi roletami było ciemno, teraz za tymi roletami jest widno. Ale niestety sierpień, moi drodzy. Będzie tylko coraz cieplej już. No i niedługo koniec wakacji, jak się z tym czujecie? Bo ja już jestem dawno po moich wakacjach, więc dla mnie to już jest przeszłość, ale szanujcie wakacje, bo to są 2 miesiące laby. Ja miałam 2 tygodnie. No, wyobraźcie sobie chodzić do szkoły przez cały rok i mieć do wykorzystania tylko 20-26. Dobra, w podstawówce, bo już nie ma gimnazjum, no to w podstawówce macie do wykorzystania 20 dni urlopu wolnego od szkoły, 20 dni, a w liceum technikum macie 26 dni wolnego od szkoły w całym roku. Wiecie, w całym roku, czyli po Bożym Narodzeniu też idziecie do szkoły, między świętami też idziecie do szkoły. No to wiecie, szanujcie te 2 miesiące wakacji, bo to jest najpiękniejszy, kurwa, okres w waszym życiu. No. Ojku, dobra, dokopiemy ten fragmencik. Tam jeszcze miałam jakiś fragment do zrobienia. A tu. Dosłownie kilka klocuszków.
No i pięknie to wygląda minecraftowo. To by można było jeszcze zbić, bo to takie nie wiadomo co i skąd to się wzięło. Okej, okay, no całkiem robi się ładnie już. To trzeba będzie jeszcze wszystko potegować chyba, nie? Tak mówiłam, żeby to potegować. Może tutaj to tam zostawimy. Chociaż w sumie, czy jest sens zostawić te wody, skoro no, to jest głębokie. Jest tutaj coś? Tam są jakieś cave'y. No dobra, bez ulepszeń, to ja tam nawet nie wpływam, nie? No dobra. To na dzisiaj będzie to tyle. O, węgiel. Świetnie. Także... Już mnie wkurza, nie? Już mnie wkurza, jak on tak podskakuje w tej wodzie. No, także na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. No tak, dziękuję. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!